Dzień dobry Państwu, radny Roman Sarnowski. Taka szybka interwencja, szybki briefing prasowy. Jak wieś gminna niesie, ten cały teren tutaj na ulicy Karabinierów, stare centrum wyszkolenia żandarmerii, idzie pod młotek. Najemcy, czyli mikroprzedsiębiorcy, dostali wezwania, jak gdyby informacje od grudziąckiej spółki, Grudziącki Park Przemysłowy o wypowiedzeniu umowy najmu z końcem grudnia. Były jakieś renegocjacje tego terminu i już teraz mówi się o kwietniu, ale to i tak jest zaskakujące dla mnie osobiście jako radnego i dla tych tutaj przedsiębiorców. Ich naliczyłem na tą chwilę 9, wszystkich nie ma. Są tą decyzją zaskoczeni. Było im mówione przez ostatni tam okres czasu, byli zapewniani, że z tego tytułu dostaną jakieś wsparcie. Na tą chwilę, z tego co wiem, pytały się dwie osoby o wsparcie. Na razie miasto nie jest w stanie ich wesprzeć. Tutaj mamy potężne takie mikroprzedsiębiorstwa, nazwijmy to, które zajmują się taką branżą, że tego do inkubatora nowego nie wepchniemy. Tu taka perełka na torcie, to powiem Państwu, dla mnie to jest niepojęte, to jest niekończąca się kosmiczna odyseja. Tam w tle mamy chyba pierwszy grudziącki inkubator, tak mi tutaj zapewniał jeden z tych przedsiębiorców. Zrobiłem zdjęcie, na nim jest jeszcze tabliczka, że wyremontowano ze środków Unii Europejskiej za grube pieniążki, tak można, i stąd ten inkubator przeniósł się na najprawdopodobniej, bo to muszę uwiarygodnić jeszcze, bo to jest informacja sprzed chwili. Stąd inkubator przeprowadził się do Grudziąckiego Parku Przemysłowego, tam po Gumówce, po tej Straży Pożarnej, a teraz na Plac Stycznia. Pytanie jest zasadnicze, bo decyzje już najprawdopodobniej zapadły. Tutaj powstanie osiedle jakieś, już deweloper pewnie jakiś będzie tutaj działał. Chodziła firma, panowie tutaj mówili, nie powiem którzy, ale mówili, że na gdańskich tablicach przyjechały samochody i chodzili sobie i będą to wyburzać gdzieś tam około kwietnia ma nastąpić proces wyburzania tych obiektów tutaj. Tamten był obiektem ponad zabytkowym, ten inkubator, nie wiem co z nim teraz, czy on będzie wkomponowany w tą całą przestrzeń, ale najważniejsze pytanie tu o przedsiębiorców chodzi, czy dostaną, trzeba zapewnić im wsparcie, wskazać jakiś teren. Byli zapewniani, że na terenie byłej gumówki, takie zapewnienia były, że na terenie byłej gumówki mieli dostać jakieś tereny, obiekty, które by mogli wykorzystać. Teraz już ponoć miasto się z tego wycofało. Dlatego ja apeluję o rozwagę i o to, o poważne traktowanie przedsiębiorców, bo niedawno była przecież burza o inkubator. Dlaczego? Uzasadnienie było pana prezydenta i tej całej otwarcie inkubatora, że wspieramy mikroprzedsiębiorców, no to tam wspieramy, a tu likwidujemy, to się nie dodaje, dlatego będę w tym zakresie napiszę interpelację do pana prezydenta, jakie środki zostaną zabezpieczone na wsparcie tych konkretnych tutaj 9 przedsiębiorców, bo tak być nie może, bo to też rzutuje na potencjał miasta, bo jeżeli na majątku miejskim, na takim jakimś, bo to też majątek miejski jest, no właścicielem GPP jest miasto, jeżeli na tym majątku są jacyś mikroprzedsiębiorcy czy przedsiębiorcy w ogóle, no to wyobraźmy sobie, że MPGN ma też wiele powierzchni użytkowych do wynajmu, jak gdyby, na lokale te użytkowe. No i co, ktoś wynajmie lokal, zainwestuje, wyremontuje, a ktoś mu za pół roku powie do widzenia, no nie tędy chyba droga. Dla mnie muszą być poczynione kroki, żeby zabezpieczyć, i działania osłonowe dla tych 9 czy 10 przedsiębiorców muszą być poczynione i od tego będę domagał się w interpelacji na sesji Rady Miasta.